Cześć, witajcie, ze mną jest Maciej Mnich z firmy Meus. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj tak nietypowo spotkaliśmy się na Rybkomanii, a z tej okazji, że niedawno zauważyłem, że firma Meus i właściciel firmy Meus organizują największą chyba karpiową imprezę w Polsce. No tak, jest to największa impreza w Polsce, na pewno pod względem ilości drużyn, którą chcemy obsadzić. 78 teamów. Myślę, że jedno z najpiękniejszych miejsc karpiowych w Polsce. No właśnie, miejsce chyba, w którym nie było jeszcze takiej imprezy. Nie, karpiowych zawodów zdecydowanie nie było. Gdzie? Jezioro Solińskie. Jezioro Solińskie, największa zaporówka w Polsce, jeśli chodzi o pojemność zgromadzonej wody. Jest to miejsce powierzchniowo 2200 hektarów. Robi wrażenie. Świetnie rozbudowana linia brzegowa, prawie 160 km linii brzegowej tego jeziora. Ta ma zapora, która jest najwyższą zaporą w kraju. Chyba, tak ci przerwę, chyba większość z nas czasami było właśnie nad Soliną, spacerowało i widziało te duże karpie. Tak, zgadza się. Pływają przy tamie, wygrzewają się tam w ciepłe, słoneczne dni. Niejednokrotnie tutaj karpiarze, którzy to oglądają w dole, widzą te solidne wielkościowo ryby, to pewnie marzą o takim karpiu złowionym. Oczywiście. Maćku, a powiedzmy, jak to wygląda, czy już są otwarte zapisy, czy dopiero to będzie za chwilę, jak to w ogóle wygląda? To są zawody drużynowe oczywiście, tak? Tak, zgadza się. Zawody drużynowe dla 2 lub 3 zawodników. Dopuszczamy taką formę jak najbardziej startu. Zawody tygodniowe od 11 do 18 września 2020 roku oczywiście, 2022 roku oczywiście. Zawody, które no, tak naprawdę mogą zgromadzić nawet 200 zawodników łowiących w sumie na ponad 300 kij. To jest wrażenie. Dobrze, Maćku, zapisy są już otwarte? Tak, to znaczy się tak, dokładnie rzecz biorąc, wczoraj ogłosiliśmy formę, sposób i termin zapisów, czyli zapisy rozpoczynają się 25 marca o godzinie 20. Teraz te zapisy mogą być w 2 formach przez nas zorganizowane. Dlaczego tak jest? Troszkę uzależniamy to od tego, jakie będzie zainteresowanie tymi zawodami. Oczywiście. Pierwszy sposób, i to jak gdyby każdy z uczestników musi w piątek o 20 wysłać zgłoszenie mailowe. U nas jest podany mail, to jest, nie chciałbym się pomylić, ale to jest zawody@meus.net.pl. Zobaczycie teraz to w linku. Tak, dokładnie. I na tą skrzynkę wysyłacie zgłoszenie, gdzie podajecie imiona i nazwiska zawodników z teamu oraz numer telefonu kontaktowy, pod jakim mamy się kontaktować z potencjalną osobą zgłaszającą. Tak, dokładnie. I teraz tak. Zapisy mailowe, kto pierwszy, ten lepszy. To jest jak gdyby pierwszy plan. Natomiast zakładamy... Przewidujecie ile ekip? No właśnie, to jest tak. Uczestników będzie 78, jeśli chodzi o ilość teamów. Zostawiamy 15 biletów na taką pulę sponsorsko-organizacyjną. Natomiast pozostałe 63 teamy będą rozdysponowane w ramach właśnie tych naszych zapisów. I teraz... Gdyby okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże obłożenie, jeśli chodzi o ilość chętnych w tych zawodach, to żeby nie było jakichś nieporozumień, niedomówień, że ta osoba się tak dostała po znajomości czy nie po znajomości, zakładamy, że jeżeli w ciągu pierwszej godziny od rozpoczęcia zapisów, czyli od 20 do 21, zgromadzimy dużo osób chętnych, to dokładnie określamy to jako 30% więcej chętnych niż miejsc, którymi dysponujemy, to wówczas z wszystkich osób, którzy wyślą nam od piątku 20 5 marca od godziny 20 przez 72 godziny wyślą zgłoszenie. Zrobimy losowanie i wylosujemy wtedy te 63 ekipy, które będą miały szczęście w losowaniu. Jasne. I wystartują. Czyli taki fajny fair play. A dobrze, jakie jest wpisowe, jeżeli tutaj już możemy, bo jest oficjalnie podane? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wpisowe to jest 3200 zł od teamu dwu- lub trzyosobowego. Dodam tutaj, że pula nagród to jest ponad 250 000 złotych. Więc myślę, 250 000. Bardzo fajna pula nagród. Co się składa na tą pulę nagród? To są m.in. pakiety startowe nagród. Tak, widziałem, bardzo konkretne. Zgadza się. Każda drużyna startująca ma zagwarantowane, że otrzymuje już na starcie taki pakiet startowy. Notabene, który myślę, że przyda się uczestnikom podczas samych zawodów. Co to takiego? Otóż jest to jeden panel słoneczny firmy Viking Boat 120 W. Bardzo fajny, już można nim naprawdę sporo sprzętu elektronicznego podładować, a w szczególności w takich sytuacjach jak zawody tego typu, jak Solina, gdzie naprawdę wymaga się od uczestników jak gdyby sporej ilości. Tym bardziej, że to trwa prawie tydzień. Dokładnie. Więc potrzebujemy tego prądu. Tydzień czasu, troszeczkę prądu potrzeba. Takim panelem możemy się spokojnie poratować. To jest jedna nagroda. Druga nagroda w pakiecie startowym to mata pompowana, kołyska pompowana karpiowa firmy Navi Poland. To jest taki zupełnie nowy projekt, jeszcze w tej chwili niedostępna dla kupujących. Właśnie kończymy wspólnie z firmą Navi Poland, troszkę tutaj podpowiadamy, konsultujemy ten temat, doradzamy. Będzie to, myślę, bardzo fajny temat, jeśli chodzi o bezpieczne przetrzymywanie ryby podczas sesji zdjęciowej, pokazywanie jej itd., itd. Także jak słyszycie, naprawdę mega fajne pakiety startowe, ale myślę, że to wszystko znajdziecie na stronie Meusa. Tak. Te wszystkie zagadnienia, regulamin oraz całą procedurę wpisową. Zgadza się. U nas można to znaleźć na naszym fanpage'u Meus Zanęty i Przynęty Wędkarskie. Można to znaleźć na fanpage'u Zawody Meus. I nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy, Paweł. Jak się nazywają zawody? Pamiętasz? Nie pamiętasz, bo to jest temat podany od wczoraj. Otóż nazwa zawodów to Extreme Carp Competition. Extreme, dokładnie. Troszkę zwracamy uwagę, że to są tak naprawdę ekstremalne, dość trudne zawody, bardzo wymagające od zawodników i umiejętności łowienia na zaporówkach, i odpowiedniego przygotowania sprzętowego, biwakowego. To nie będą łatwe zawody, to trzeba o tym uważajcie na niedźwiedzie. Dokładnie. Dlatego też mamy, mówię, są zawody pod tą nazwą Extreme Carp Competition i jest też uruchomiony już fanpage pod tą właśnie nazwą. Centralnie pod zawody. Tak, który będzie stricte o tych zawodach i tam znajdziecie też kompletne informacje, które systematycznie będziemy umieszczać, informować o wszystkich rzeczach. Także zapraszamy też na ten fanpage Extreme Carp. Które też znajdziecie właśnie wpis, także słuchajcie. Wszystkie informacje, poza tym co właśnie Maciej przedstawił, znajdziecie na tym fanpage'u. Serdecznie Was zapraszamy. Szykuje się gruba impreza. Ja tylko mogę życzyć sukcesu. Mam nadzieję, że też się tam pojawię i będę mógł Wam cokolwiek zrelacjonować. Pawle, no, możemy zdradzić czy nie możemy zdradzać? Mamy nadzieję, że będziemy Cię gościć i będziesz z nami na tych zawodach, więc... Tylko muszę się uzbroić w spray od niedźwiedzi. Słuchajcie. Serdecznie zapraszam Was jeszcze raz i mówię, to będzie chyba naprawdę top impreza w Polsce. Trzymajcie się serdecznie i odwiedzajcie stronę Meusa. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.